Ale moi drodzy, dzisiaj przedstawię wam ten piękny laptopik oraz grę Portal RTX. Naprawdę nową generację świata gamingu. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Nvidia oraz MSI, którzy dostarczyli mi do nagrania, moi drodzy, właśnie ten laptop pod tytułem Cyborg 15 od MSI. Teraz poznajcie go lepiej. Laptop Cyborg 15 posiada mobilne karty graficzne z serii GeForce RTX 4050 lub 4060. I te karty właśnie posiadają ultra wydajną architekturę Nvidia Ada Lovelace, która stanowi milowy krok w zakresie wydajności, jak i grafiki wykorzystującą sztuczną inteligencję. Możemy w tych kartach graficznych skorzystać z technologii Nvidia DLSS, z Frame Generation czy Ray Tracingu. Laptopy Cyborg 15 są wyposażone w procesory Intel i5 oraz i7 12 generacji. Charakteryzuje się wydajnymi i efektywnie działającymi rdzeniami, dzięki czemu mamy naprawdę mega dobrą wydajność i naprawdę radzą sobie z wymagającymi grami. Moi drodzy, ekran ten laptop posiada mega ostry, bardzo płynny, bo ma 144 Hz, wyświetlacz IPS. Prześwitująca obudowa zapewnia naprawdę niesamowity efekt, bo jest takiego półprzeźroczystego tworzywa. Wykorzystano go na bokach oraz spodzie, przez co efekt przeźroczystości jest na całej jego powierzchni. Klawisze są zainspirowane cyberpunkowym klimatem, czyli takim przyszłości. Podświetlone, no nowe klawisze wsad, moi drodzy, tutaj mamy. Pozwalają na szybsze i precyzyjniejsze ruchy w grach. Do tego mamy cybernetyczny spód laptopa, który oddaje jego gamingowy charakter. Smukła, lekka obudowa, która waży niecałe 2 kilo o grubości 21,95 mm, przez co będzie idealne do mobilnych rozgrywek. No i widzowie, wróciliście również do szkoły, a w szkole teraz komputery są potrzebne, żeby się z nich uczyć, odrabiać lekcje i tak dalej. Laptopy oparte są o układ Nvidia GeForce RTX serii 40, wykorzystując potęgę SI, aby przyspieszać granie, tworzenie i uczenie się. Także to jest, widzowie, najlepsze urządzenie dla studenta, ucznia. Także sprawdzajcie laptopy MSI z kartami Nvidia i zaopatrzcie się również w niego. O tym laptopie już wam bardzo dużo opowiedziałem, to teraz trzeba go przetestować i zagramy w Portal RTX. Moi drodzy, ja już na moim laptopie odpaliłem sobie Portal RTX dzięki narzędziu stworzonemu przez Nvidia Omniverse i opartemu na tym oprogramowaniu RTX Remix. Stare gry takie jak Portal można odświeżać przy użyciu tego narzędzia. I Portal RTX już jest gotowe, dlatego dzisiaj go przetestujemy. Jednak moderzy pracują cały czas nad nowymi tytułami, będzie, widzowie, ich tylko coraz więcej. Na przykład mamy teraz zapowiedziany projekt Half-Life 2. No dobrze, ja wiem, że są tutaj, widzowie, tajemne ustawienia, jak klikniemy Alt-X i mamy tutaj DLS włączony, moi drodzy. Tak, przetestujemy go właśnie, także dajemy Close i dajemy nową grę i nowa gra. Wstajemy! No już widzimy, że jakość jest obłędna po prostu, tam jest jakiś zegar. Dzisiaj sobie sprawdzimy całą tą grę, to jest przyszłość. Moi drodzy, w portalu RTX mam oczywiście Ray Tracing, gdzie można wtopić się naprawdę w gierkę i patrzeć na realistyczne odbicia świateł. Odbicia rzucane są na totalnie nowych materiałach. Promienie światła nawet przenikają sobie przez portale, ale to pięknie wygląda. Jesteśmy taką kobietą, na takich szczudach bym powiedział. A co nam DLSS pomaga? Taką dobrą optymalizację. To technologia, która upskaluje w czasie rzeczywistym. Polega to na tym, że gra jest renderowana w niższej rozdzielczości, następnie optymalizowana do natywnej rozdzielczości monitora, dzięki czemu mamy po prostu więcej klatek na sekundę, jest płynniejszy obraz. Kolejnym etapem rozwoju tego, że mamy grę płynniejszą, czyli DLSS, to jest DLSS 3.0, czyli nowa technologia. Dokładnie Frame Generation. Nie będę wam o tym dużo mówił, po prostu wyświetlę wam na ekranie, co to dokładnie znaczy. No i najnowszy DLSS to teraz jest 3.5, czyli Ray Reconstruction, które poprawia jakość obrazu. 3.5 nie mamy jeszcze tutaj niestety w portalu, mamy 3.0, ale niedługo się to zmieni, możemy zobaczyć go w Cyberpunku. No dobrze, omówiłem wam już naprawdę wszystko, a teraz możemy ciągnąć się, widzowie, w tą jakość, widzowie, i zagrać w grę. W ogóle patrzcie, co my tu mamy. W tym miejscu mamy kartę graficzną. Jak ja widzę, patrzcie w portalu, jak ja wyglądam. RTX 4090, wow, najlepsza karta, moi drodzy. No dobra, jakie to jest łóżko w ogóle. Patrzcie, jak to się odbija od tego. To jest niesamowite. No to jest coś pięknego. Skakujemy w portal. Wydostaliśmy się z tej klatki. Okej, wydostaliśmy się z tej klatki. Możemy iść teraz. Dobra, tu dalej mamy to, czyli musimy iść tędy. Jep, ale te szyby, to ja nie wiem, jak w prawdziwym życiu to się tak odbija pięknie. Dobra, o, jakaś kamera, proszę mnie nie zabijać. Dobra, jesteśmy. Kiedy miałem portal gun i tak dalej? Muszę, a, okej, czyli to mogę nosić. Mogę to nosić na E. A, ja to muszę postawić w tym miejscu. Dobra, dobra, gierkę ogarniemy, widzowie. I patrzcie, to odbicia na tym. Wow, czemu ten przycisk tak dobrze wygląda? Dobra, chodźmy. Idziemy dalej. O, tu mogę przejść?
mogę. To jest winda. Jedziemy windą. Jedziemy, jedziemy. Wow, 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 wow. Co to było? Okej, okay, jedziemy sobie na spokojnie. Jak na przykład te światło pada w tym miejscu. To jest, my jesteśmy w takiej przyszłości. Gdy wyglądają tak realistycznie. Dobra, ja tu muszę wskoczyć najprawdopodobniej. I tak zrobię. Okej, okay, no nie mam jeszcze żadnego. O, mogę tu prze. What? A to się zmienia co chwilę. Chodź ze mną. O, nie! Ej, zamknęło mi portal! Zaraz będzie ten portal, on się zaraz pojawi, nie? Bo one co chwilę się zmieniają chyba. Tak, jest, 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 idziemy! Jak ja mam teraz... Czy ja mam rzucić... Teraz! Nie, nie trafiłem. Na przycisk. Elegancko. Proszę mi otworzyć. Muszę przejść. O, teraz mamy wyjście! Dobra, elegancko. Prosto do windy. Będzie kolejny poziom, jedzie windą. I mamy kolejny po... Yo! Co to? Jak to się mieni? Piękności. Dobra, otwórzcie mi te drzwi, proszę. 02, czyli chyba drugi poziom zwyczajnie. Się jakoś otwiera? Nie. I co ja mam tu zrobić? Ja nie mam ani portalu, ani... Jest kamera. Halo? O, otworzyło się nagle, co jest? Dobra, tu mamy portal, tym portalem... Nie! Zamknęli mi portal! Kamero! A tu coś będę musiał... Co to? A, bo to portale tworzy. Okej. Dobra, ja nie mogę tu stać chyba. Dobra, teraz tam. Dobra, i teraz tu stworzy portal. Odwróci się w moją stronę, działko. Dobra, otwieraj mi. Leci. Dziękuję bardzo. Dobra, i te drzwi się powinny otworzyć. Przynajmniej zaraz. Kamera tu gdzieś powinna być. Albo i nie. Już nie wiem, czy to się otworzy tak szczerze. To mogę zejść, tam jest mnóstwo portali. Dokąd to prowadzą te portale? A, dostałem tego, portal Gana, nareszcie. Uhu. Dobra, teraz tak. Cyk. Okej, okay, i se przechodzę. A, i otworzyło się, i mamy portal Gana, dobra. No i teraz się zaczyna gierka. Dobra, widzowie, my się cieszymy. Ja wam jakieś przybitki dam porównawcze w ogóle właśnie, jeżeli chodzi o RTX, jak będzie gra, jak portal wygląda i z RTX, i bez RTX. Także... Co my tu mamy? Dobra, mamy trzeci poziom i prawdopodobnie muszę po prostu otworzyć portal i przejdę. Uhuu! Ej, dobra, to jest tak pięknie zrobione. Idziemy teraz tutaj. A, Czy ja mogę zrobić... Że to... Nie, tego nie zamknę. Tak? A, i tędy przejdę, dobra! Rozumiem tą rozgrywkę, idziemy do windy. O, let's go! Kolejna kamera, świetnie, że na mnie patrzysz. Ale ja idę po... O, właśnie to, właśnie to. Nie! Gdzie to spadło? O nie! Dobra, robimy tak. Jak zmienić tego? Dobra, rozumiem. Trzeba wejść tutaj, zabrać to i wrócić. Proste. Bardzo proste. I wychodzimy, tak? Świetnie. I do windy? I do windy. Kolejny poziom mnie czeka. Coraz, pewnie będą coraz trudniejsze, zdaję sobie z tego sprawę. Okej, okay, czyli ja muszę zrobić teraz tak. Tutaj jak staję, to się nic nie dzieje. A, bo dwa... Dwie kostki powinny być. Tu jest jedna, okej. Okay. Jak zdam sobie tutaj portal... What? To trzeba przeanalizować, czekajcie, czekajcie. A jak może... Jak dam tam... Ło! Mamy! Patrzcie! Kozacko, dobra, jest teraz tutaj jeszcze jest na dole. Więc tu mykniemy w ten sposób. Albo najpierw tak, damy tutaj. I damy teraz tam na dole. Biorę to. I wchodzimy do środka. No i pięknie. No i kolejne z głowy, nie? Wchodzi, wychodzimy. A tu gdzie, co, gdzie my jesteśmy? A jesteśmy zamknięci! A, już rozumiem. Ale to jest fajne. Wow, patrzcie co się z tym światłem dzieje, widzicie to? Patrzcie, przez cały pokój jak to przelatuje. Jest taka półświata na tym metalu. Ale piękne. Dobra, jest portal. A to co to jest? Jakaś kulka musi wpaść. A, bo ta kulka się tak odbija, no tak. Czyli jak dam tu, to kulka leci. No i pięknie. No, i to jest to?
To jest to, co musiałem zrobić? No jasne, że tak. Dobra, ogarniam, widzowie. Ja ogarniam naprawdę portal. Dziękuję, wrota otwarte. Mhm. Okej, dobra, tu się dzieje coraz większy łyn. Czy tu jest jakaś kulka? Bo widzę, no pewnie, że jest. Dobra, czyli ona sobie leci tu. Czyli ja muszę... No dobrze, nie, dobrze, patrzcie, teraz to poleci tam. No i... Laser się zrobił, okej. Jest sobie laser, a my musimy teraz... A ja wiem, chyba rozumiem. Jak będzie tutaj na dole, to ja tu skaczę. Będę musiał skoczyć na to. Dawaj, 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 dawaj. Leci, 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 leci. Skaczymy! Dobra, pięknie. Pięknie. I lecimy. Te pokoje za tym szkłem tak tajemniczo wyglądają, nie? To takie szkło, że niby... Tak nie widać za bardzo przez nie dobrze. Hop! Dobra, i idziemy do środka. Dzień dobry, kolejny poziomie. Kto już jest, uwaga, 8. No nieźle, nieźle, nieźle. Dobra, teraz tu jest portal. Okej, tam leci kulka. Tak szybko. A, bo to trzeba trafić. Bo to trzeba trafić. I to będzie ciężkie. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra, czy ja muszę znowu zrobić tu dach? No nie dach, najpierw muszę tu. Dobra, na razie tutaj przechodzę. Tu muszę zrobić teraz sufit. I teraz muszę patrzeć. Oj, 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 muszę to jakoś lepiej. Tu? Znowu jeszcze gorzej. Tu? O! Lecę! Jestem! Przejdę to! Patrzcie, jak ta woda wygląda tutaj, te bagno. Ej, dobra, jak ta woda pięknie wygląda. Wow. O nie, jaram się, widzowie, serio. Uwielbiam gry, a szczególnie z taką grafiką. Odbicia. Dobra, idziemy, idziemy do windy. Dobra, mój cel to jest 10 poziomów, moi drodzy, zostały mi 2. Liczę, że mi się uda, bo coraz trudniejsze są te poziomy faktycznie. I teraz muszę zrobić... Tak, no tutaj mam sobie tego boksika. Ten boksik nie może tu być dany? Co? Dlaczego? Dobra, na spokojnie, a tu nie mogę. No to zróbmy sobie na razie tak. Cyk. Bierzemy to. Czy ja mogę to... Nie! Nie! Jak ja to mam odrzucić? Czekajcie, jak ja to mam w ręku, to ja mogę... Nie da się tego tak rzucić? Ja rozumiem! Tam muszę dać portal. Cyk. I to wywalam tu. A też se przeskoczę. Dobra, to jest... To po prostu jest łamigłówka, widzowie. W ten sposób to działa. I wchodzimy. Dobra, tu mam jakieś tunele. O, ale znowu jest winda. Dobra, ostatni poziom, widzowie, i zobaczymy, jak mi pójdzie, bo... O! Tutaj mamy... Dobra, jest ten, jest 10. To co, ja zwyczajnie... Czekaj. Czy ja muszę się rozpędzić? Tak jest! Dobra, rozpędziłem się. O, o, a tutaj co? Tu są instrukcje w ogóle. Tu musimy tak, skoczyć i otworzyć portal? A gdzie jest druga część? Gdzie jest druga część portalu? Co jak ja tam wskoczę? Dobra, no, no skaczę, zobaczymy, co się ze mną stanie, jestem ciekaw. What? Gdzie? Aha, bo to jest tutaj. Ej, dobrze? Ej, dobrze chyba. Czy nie? Gdzie ja muszę iść? To jest zamknięte. Nie no, źle, źle. Gdzie mamy? A tam jest portal. Czyli ja muszę zrobić tak. Przeskoczyć. O! Udało się! Dobra, to jest... Ej, to naprawdę długi poziom już jest. To są schody na dół? Okej. Okay. Co ja muszę trafić teraz? Tu jest szyba. A, tutaj. Ej, nie mogę dać. Czemu nie mogę dać tu portalu? Mogę. Dobra. Lecę. Jestem? Jestem tu wyżej. Okej. Okay. Może teraz muszę skoczyć? A, bo teraz jestem jeszcze wyżej, no tak. Patrzcie na to, teraz to już polecę w ogóle. Lecę! Znowu to samo? Jak ja mam polecieć wyżej? Czekaj. Ej, no nie da... A, teraz to w ogóle jestem... Teraz! Aha, tu jest! Nie widziałem tej ściany. Ja nie mogę, takie proste. Lecimy! Uhu.
i do windy, moi drodzy. Moi drodzy, wszystko o tym laptopie wam opowiedziałem. Przetestowaliśmy go w portalu RTX. Jest piękna grafika, piękne nowe detale, nowe technologie. Także jeżeli chcecie nabyć sobie taki laptop, macie link w opisie, zapraszam serdecznie. Ja wam dziękuję za oglądanie do końca. Trzymajcie się, na razie.